Oto przepis na wielkanocną babkę, składającą się z 96 żółtek według staropolskiego przepisu Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Ten stary polski przepis wrócił do wielu cukierni. Baba, w której na 1 kg mąki przypada aż 96 żółtek. Spokojnie, nie wykosztujecie się, bo jedna babka jest pieczona z 250 g mąki, więc będziecie potrzebować tylko 24 żółtka. Żółtka, cukier i wanilię umieść w naczyniu, które ustawisz na garnuszku z parującą wodą. Ubijaj mikserem do momentu powstania jasnej, puszystej i gęstej masy żółtkowej. Masa żółtkowa powinna opadać z mieszadła miksera w postaci gęstej wstęgi. Niedużym naczyniu obok włóż drożdże i zalej je letnim mlekiem. Dodaj cukier oraz łyżkę mąki. Rozetrzyj całość aż do rozpuszczenia się drożdży i wymieszaj. Następnie miskę przykryj ściereczką i pozostaw w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Wcześniej ubite żółtka powinny w tym czasie wystygnąć. To ważne, żeby nie były za gorące, bo ciasto nie urośnie. Dodaj do nich wyrośnięty rozczyn i pozostałą mąkę. Miksuj masę przez 10 minut. Następnie dodaj masło. Płynne ciasto znowu przykryj ściereczką i pozostaw do wyrośnięcia. Masa powinna podwoić swoją objętość. Przygotuj formę do wielkanocnej babki. Nasmaruj ją masłem i oprysz mąką pszenną. Wyrośnięte ciasto przemieszaj i przelej do formy. Następnie ponownie zostaw do wyrośnięcia. Gdy masa dosięgnie boków foremki, ostrożnie wstaw ją do piekarnika, rozgrzanego do 170 stopni. Ze względu na dużą zawartość żółtek, ciasto szybko się przypala. Piecz babkę przez 35 minut. Po tym czasie od razu wyciągamy babkę z formy i studzimy na kratce. Polewamy domowym lukrem i ozdabiamy. Taka babka jest żółciutka i bardzo delikatna w konsystencji, jakby zrobiona z delikatnych pęcherzyków. Stąd jej nazwa jako podobieństwo do złożonej tkaniny – babka muślinowa.